No ale ty się wypchnęłaś i na siebie. Akcja! Ty musisz odpocząć. Jak się odpocząć na środku, to rozpoczynę. Ja witam. Tutaj gry planszowe u Oli. Woo! Nie, żartuję. Dobra, słuchajcie, zaczniemy od może z kilku słów. Akcja! No, już zdjęcie. Słuchajcie, zaczniemy może od kilku słów przywitania i rozmowy. Co wy na to? Tak. Jestem Łukasz. Cześć Łukasz. Jestem Ola. To jest prywatna małżonka. To jest Przemek. I witamy was w gry planszowe u Łukiego. Po pierwsze była debata, czy... Naprawdę? No właśnie, była debata, czy zmieniamy nazwę, ale to wciąż są gry planszowe u Łukiego. Ja was goszczę na gry planszowe u mnie. Tak? A, czyli... Okej. Okay. Może przyjdę. Plus ja też mam partię na szkło, więc muszę być w tytule. Nie ominęła ta debata, ja nic nie pamiętam, żebyśmy debatę. Ja też, ja byłam w tej debacie i Łukasz mi po prostu, ja powiedziałam, że nie, że nie. Czy to była debata u was w chacie? Skoro ty byłaś, mnie nie było, to wy to w domu rozwaliście. Świetna debata. A co, już gramy? Za chwilkę. Takie... Przywitaliśmy się, czujemy się świetnie w nowym miejscu. No właśnie. Jest bardzo przyjazne i takie pastelowe. Sami je zbudowaliśmy. No właśnie, każdy ma tutaj jakiś swój wkład, więc może po kolei. Przemek, jaki jest twój... Z czego jesteś najbardziej dumny, jeśli chodzi o nasz nowy salon? Z namalowanych heksów. I z tego gościa tam, co trzyma kostkę. Co ty układałeś? Heksy, które są... Heksy, które są... Ale heksy są namalowane, tak, Łukasz mógł, bo my przerywamy cały czas Łukaszowi, no coś się zmieniło, tak? Zawsze Łukasz, ty przerywaj, teraz my to... Teraz się opłacimy. Będziesz cię bić z dwóch stron. No. O, ja się cieszę, że może raz będziemy bić kasa, nie? To jest dream come true. A Robasz, co o tych heksach, no? Słuchajcie, po pierwsze, jak widzicie, nagrywamy w trójkę i jak widzicie, ja już tego żałuję. Ale też nie będzie tak zawsze. Czasem coś wypadnie, na przykład czasem będzie gra, w którą ktoś nie chce grać, bo ktoś inny... Ja będę zawsze. Kupił sobie tą grę i dostał fajne figurki z Kickstartera. Łukasz. To ja kupiłem tą grę. Ciebie nie będzie? Ty nie lubisz, ty powiedziałeś, że nie chcesz grać w Rising Sun. Łukasz, no ale sobie, wnioski są dwa na razie. Powiedziałeś, że czasami kogoś nie będzie, a ja i Ola jesteśmy zawsze. Nagrywamy, jak widzicie, w trójkę, nagrywamy w nowym miejscu. Nowe otoczenie. I teraz przepiękne heksy namalował nasz malarz pokojowy Przemek, Przemek. Przemek, jakie to było przeżycie dla ciebie malować heksy? Czy już kiedyś coś takiego robiłeś? Uber turbo stresujące. Tak? Tak. Dobra. Chciałbym podkreślić, że widziałem pierwszy dzień malowania heksów był do śmieci. Obejrzeliśmy wszystkie filmiki na YouTube, jak się maluje heksy. Potem namalowaliśmy je krzywo. Po swojemu. I trzy metody naraz były. Po 8 godzinach malowania heksów, dzień zakończyłem tym, że ścianę zamalowaliśmy na biało od nowa. Rozpoczęliśmy dzień drugi. Rozpracowaliśmy know-how i już jakoś poszło. Już nie mówiąc o tym, że były 4 dni debaty, czy heksy, czy nie. Ola, jak ty się czujesz jako interior decorator, która przyniosła wszystko, co jest różowe, to przyniosło... No nawet mieliśmy kubków różowych nie używać. Tak. Ale to jest test właśnie, czy wy jesteście dostatecznie mężczyznami sami w sobie? Tak. Że tak, ja jestem. Odpowiedź brzmi tak. Tak, w sensie ja wiedziałem, że to jest taki właśnie bait, że no. Ola po prostu sprawdza, czy ja się boję różowego. Ja specjalnie powiedziałem, daj jak najwięcej różowego, takim jestem mężczyzną. Musimy się przyzwyczaić wszyscy wspólnie do tej formy i do tej sytuacji, i musimy sobie nawzajem za wszystko, co się tutaj teraz dzieje, podziękować i wy... Tłumaczyć. Nie, wy... Ba... Czyć, właśnie. A, w oddzielnym filmie wyjaśniamy w ogóle, co się teraz dzieje na gry planszowe u Łukiego i dlaczego. A więc nie będziemy już teraz tego powtarzali. Tak. I uwaga, w oddzielnym filmie możesz zobaczyć szczegółowe zasady gry, w którą dzisiaj gramy. Więc gramy dzisiaj w Klany Kaledonii i ja takim rzutem oka... Nie, to się nie mówi, że... Ja nie mogę... Przepraszam, w którą ja mam się patrzeć z kamerą? Bo ja nie mogę wytrzymać, że... Tu, głównie tu, a jak chcesz zrobić takie, wiesz, że... Żadną, nie patrz w kamerę, patrz na nas. To ty jesteś tutaj. Ale ja patrzę do ludzi, bo ja zawsze patrzę do ludzi, no ale co się czyni co? Tu, patrzysz tu, ale jak chcesz zrobić takie... Nie, tak, dokładnie. Nie, uważam, że... I wtedy Łukasz będzie 15 godzin siedział i wycinał, żeby akurat było tutaj na to. Dobrze. A więc gramy w gry planszowe, gramy dzisiaj w Klany Kaledonii i możecie sobie obejrzeć zasady tej gry też w innym filmiku.
Więc zazwyczaj będę starał się wam przekazać wszystkie zasady, widzowie, drodzy, kochani, żebyście mogli jakby wiedzieć, co tu się dzieje. Ale dzisiaj dosłownie w dwóch zdaniach i albo wyczujecie, jak to działa w praktyce, albo po prostu możecie zrobić teraz pauzę i obejrzeć sobie filmik z zasadami. Wszystkie linki są w opisie tutaj, gdzie jesteś na YouTubie. Dobra, klany Caledonii. Jest Szkocja i my zaczynamy produkować różne rzeczy. Między innymi produkujemy whisky i tu wokół tego się kręci trochę klimat, ale nie tylko. I teraz jest to gra, w której będziemy wykonywali akcje, rozstawiając nasze pionki na planszy, dobierając kontrakty eksportowe, realizując te kontrakty i walcząc o jak najlepszy wynik punktowy. I tak naprawdę możemy już zaraz rozpocząć grę. Zaczniemy ją od tego, że wyłożymy 4 kafelki klanów, które będą na początku dostępne do zdobycia. Ja bym wybrała tamten pierwszy, żeby to. Ci go zabrać, bo ty go w tego pójdziesz. I, ale ja nie umiem tego zrobić, więc nie chcę go. Bo tam trzeba rypać na lewo i na prawo, a ja nie potrafię tego zrobić. Tak, ale się to zmaga, bo tu masz jeszcze raz expanded. To ja sobie zrobię. Wystawiasz pionek na plaży. To ja pójdę w to, bo ja już to tutaj mam. Ola, możesz sobie dobrać. Zostałam takie wełny. Możesz sobie dobrać. Ja, będziemy mieli tutaj trochę surowców i tutaj trochę, więc dobierasz sobie. Przemek, który ty bierzesz z klanów? Który ja biorę z klanów? Mi się wszystkie podobają. Ostatnio tym cię zajechałem. Ups, bierzesz klan zniżek? Klan zniżek. No dobra, pójdę dzisiaj inaczej i zrobię sobie klan Buchanan. Ja wziąłem 2 zboża i ser, więc mam kanapkę z serem. Kanapka ze zboża, ser. Ja się cieszę, że takie żarty właśnie tutaj będą. Głupie to jest. I teraz tak, ja w takim razie sobie... Ja grałam w tą grę przedwczoraj i nie pamiętam. Tak. I teraz ja, tak? Tak. Kładę gdzieś sobie kogoś. No to... O ludzie. Ja sobie... Moim zdaniem nie skończymy tej partii nigdy. Przemek z twoją. Powinniśmy mieć taki... Tutaj że czas. 4 złota mnie kosztuje, tak? Tak. I koniec, jest twój ruch. To ja się tutaj porwę. No, gdzie? Z motyką na słońce. Co? I za 18, wiesz, tak? No. A się tu obsieje. 18 plus 4. 22, o 8. 22, ja wiem, przepraszam. Nie, dobrze, to ja też myślałem o tym, szczerze mówiąc. Ale może pójdę w coś takiego na razie bardziej przyziemnego i sobie wystawię krówkę tutaj za 11. Czekaj, zdrabniasz nagle. Dobrze, ja wystawiam sobie tego za 9. Krówkę? 10, 11, 12, 13, minus 4, czyli 9. Wciąż. Czy minus ile? 10. Minus 3, 10. No, żałuję, że wybrałem ten klan. Mam ochotę przeczytać instrukcję, czy on ma jeszcze jakieś bonusy. Ja nie czuję, że to jest jakieś, chociaż może. Nie, moim zdaniem nie ma. Nie czytaj już. No, nie idziemy tak dobrze, jak chciałem. Po tego, co bym chciał. Słuchajcie, nastawmy się, że nie skoczymy partii, dobra? Dobra. Choć nie idzie. A to kiedy macie opiekunkę nad dziećmi? Jak zobaczysz, że już na pewno nie wygram, to mnie będzie wtedy. Wystawiam chleb, czyli płacę 9, tak? Może mogłem mieć chleb też. Mógłasz, może możesz, i tak wygrasz. Dobra, koniec użalania się nad sobą. Seruś wjeżdża za 9. Słuchajcie, oznaczcie kogoś w komentarzu, kto mówi na głos do siebie, co by mógł zrobić. Po pierwsze, po drugie wykłada towary na planszy. To był bait. To był bait na co? To był clickbait. To klasyczny clickbait. Co? To nie był klasyczny clickbait, bo to nie był clickbait Przemo. To nie był click ani bait. Dobrze, Ola, nie rozpraszaj Przemka. Zero. On jest wystarczająco rozproszony. I poproszę, tam jest 3 serka i wełna. 3 serka. Kurde, to chciałem tak. Dobrze jest wybrany. No bardzo chciałem. To jest klasyczna taktyka Łukasza. On coś chciał. Próbuje odciągnąć od siebie uwagę i mówi, że wszyscy robią dobre ruchy i jemu słabo idzie, żebyśmy go nie atakowali, nie robili nic przeciwko niemu. I później po tym punktu on mówi, dobra, przegrałem masakra i wygrywa. Tak. A ile to kosztuje? Tak się traci przyjaciół. Dostajesz 5 zł. Przed chwilą ja to zrobiłem. Ja nie patrzyłem, Łukasz. Dobra, teraz ją? Przemek, nie zdradzaj wiedzy mojej taktyki. Tak, teraz ty. Dobra, to nie zdradzę. Moim zdaniem, Łukasz, to jest coś nie tak, że ty masz tyle władzy, że ty możesz panować nad wszystkim, co ci się dzieje po prostu myszką i komputerem później. Chcesz potem 6 godzin składać? Przy kopie? Oddaję się. To słabe, no. No, ale bez... No! Widziałam misję, którą ja chciałem, no!
Dobra, okej, wszyscy wiedzą, piątka, na czym polega twoja misja. No cokolwiek by Ola nie wzięła, to i tak byś tak zostać. Trochę tak, aczkolwiek chciałem te dwie misje. Ja znów idę po i biorę za piątkę i sobie biorę to. Ja na razie nie mam przemyślanego chyba zarabiania pieniędzy, to jest mój główny błąd. No ja mam to tylko głównie przemyślane. Teraz ja? No. Dobra, okej, weź mi, weź, bo ja wiem co ty robisz. Ty łechtasz moje ego, że ja robię dobre ruchy. Kurde, żebym ja sobie pomyślał, dobra, zrobiłem dobry ruch, mogę sobie mogę odpuścić walkę i staranie się, bo zrobiłem dobry ruch. Weź Łukasz, jakiś, jak się nazywa twój kan? Za 11. Mój? To Buchanan? Mój jest Buchanan. Robertson. Mój jest Buchanan. Robertson, a twój jest jaki? No też, ale już musisz powiedzieć. Co? Mój jest Stewart. Stewart. A to jest klan czy claim? Dobrze, Ola dostała 12 pieniążków i teraz tak. Przechodzimy dalej. Production Produce. Przemysławie. Ser. I 16 złota. Aleksandra. Zboże oraz chleb. Oraz 22 złote. Łukasz, włóczka oraz ser. Oraz 18 złotych. I tak mam mało. Dobrze, uwaga, poczekajcie, nie patrzcie teraz na planszę. No. Mini konkurs w trakcie. No. Sprawdzam, jak dobrze obserwowaliście planszę. Tak. Oszukałeś? Nie. Która z trzech rzeczy, którą powiem, nie znajduje się na planszy? No. Fabryka. No. Pasące się zwierzęta? No. Czy kościół? Ola pierwsza. A, B, C? A, B, C. W nowym raporze w jakiego są konkursy? Jeden z dziesięciu się uczyłem. Przed chwilą oszukałam, ale i tak nic nie zauważyłam. Ola? Jeszcze raz, musimy na 3 4 robić rękę. Tak, raz, dwa, trzy. Tak, no. Czyli pierwsze jest fabryka, druga pasące się zwierzęta, trzecie kościół, którego nie ma. Nie liczą się nasze owce. Uwaga, nie. 3, 4. Pasące się zwierzęta nie ma. Oczywiście, że są pasące się zwierzęta. Tak? Nie ma kościoła, nie? Tu są pasące się instynktownie chciałem powiedzieć kościół, ale potem... Ale ja się zdziwiłem, że to jest fabryka, no? Dobra. A fabryka... Fajny był konkurs, co? Dziękujemy Przemu za konkurs. Przemu, konkurs. Czy znajdują się na plaży chmury? Mam 50-50 tak do mnie? O? Nie. Znajdują się. Są. Oczywiście nie są chmury. Dobra. Dobra, no nieważne. Koniec konkursu, dziękujemy. Zadycha. Dajmy po prostu gościa. A, on mi kosztuje dychę plus gdzieś jeszcze. Ale jeżeli to jest przy rzece i jest minus 4, to on może być 0? Minus 3. A to musi być przy ujściu, nie? Wiesz o tym? No to tutaj cię stać, bo to nie będzie górski, tylko to będzie leśny. Jeśli musi to być górski, to nie może być górski. W tym wypadku. Więc płacisz za to 6 plus 3. Nie. To mnie nie namawia już, tak? A co, zależy ci na tym, żeby wymaksować swoją funkcję? No to nie, znaczy nie. Zależy na tym, żeby mieć ser w tym momencie. Jak mnie tam nie stać, żeby kupić sera. Ile kosztuje ser? 10. Ser kosztuje dychu. No, i to poproszę akurat. Tak, ale ty nie masz już handlarzy, Przemek, ty kupujesz. Matko jedyno. Przemek jest typem gracza, który... Próbuje różne ruchy, które sobie pozwolą. Próbuje. Tak. Aż przyczmychnie się między zasadami. Dokładnie. Dobra. To ja za Ziko wystawiam 3 kafle. Ale sobie zapłacił. Jest okej. Dobra, jest okej. Ja w takim razie za 8 plus 4, czyli 12. Minus 3, czyli 11, której nie mam. Ja pikole! Ty nie potrafisz się nie potrafię obliczyć tego. Nie. 8 plus 4. 12. Minus 3, powiedziałeś 11. A przepraszam, minus 3 to jest 9. Czyli nie stać. To się wytnie. Nie wytnie się. Dobra, no pasuje. Nie będę przeciągał tego. Już nic mądrego nie wymyślę. Dobrze. Production Produce. Przemigiusz. 16. Mocne 16. 16. Wstyd i hańba. Ser i 2 bawełny. No to też już sobie zrób. Ola, ty potrafisz się obsłużyć, czy nie? Albo mogę, ale nie chcę. Ser. O matko jedyne. Minę zboża. 3. No 3 zboża i chleb, no to jest milion. To jest zboża. A to pytałeś mi seru, czy nadal? I masz tutaj 22 znowu.
Dobra. Teraz tak, Łukasz. Dwa razy... Ja nie wiem, czy to jest bawełna, czy włóczka. Co to znaczy włóczka? Włóczka to na jest... Na pewno nie bawełna. Włóczka, nie no, włóczka to jest bardziej włóczka, bo to jest po prostu kłębek i my goodness. Nic. Bawełna to jest to, co się zbiera na tak, polu. Tak, ja po prostu powtarzam ślepo za Łukaszem. To jest włóczka. To jest włóczka. To jest włóczka. Ja też mówiłam bawełna? Nie. Wełna się mówi wełna. Pa, to jest bawełna, tym bardziej, że to jest bawełna. Czy tam to? Tak. 18. Chyba. Zresztą tylko co ja chcę wybudować, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Ja sobie potem zmierzę, który przeciąga ruchy i podzielę wynik punktowy to. Przez minuty czasu na ruch. 9. I to będzie współczynnik prawdziwego zwycięstwa. Prawda. Mój ruch, tak? Poszła krówka. W kule cię do mnie. Dobra, to ja w takim razie wystawiam tutaj seruś. I poproszę złotóweczkę z powrotem, to mnie pieniążka. Złotóweczka? Kupiłbym whisky kosztuje za dużo. A jest, czyj ruch jest, Ola? Przemek, jest swój ruch. No to czy ja być jestem gotów, no. To musimy przekazywać sobie pałeczkę ruchu. Tu nie płacę nic, tak? Bo jest przy leju, tak? Przy tym. Znaczy, no co, sery to jest 8. No tak, ale za to nie płacę nic, nie, po prostu 8. 9 minus 3, czyli 6. Ale ostro. Ach, to tak działa. Ja pikone, cała gra jest inna. Jest mój ruch teraz już w tym momencie. Tam się włączyło. Ja to zrobię. Odbieram teraz heksy po prostu i ten pokój. Całym sobie. Prawda goni mnie. Ja nie mam żadnych fizycznych punktów. To jak, masz na, fizycznie masz na plaży 6 punktów. No wie, no dobra, to oprócz tego. No i tu masz jakieś bardzo niskie bawełny. Tu poproszę tą misję. To? Za 5 zł poproszę. Widzimy mniej więcej, gdzie to, do czego to dąży. Widzimy. Tak, raczej do mojego zwycięstwa. To warto, sam w sumie chciałem powiedzieć. A podliczmy, ile byśmy mieli. Nie, ty masz dużo punktów. Nie, tak. Dobra, to podliczmy ty sobie, że ja jestem to. Uwaga, ja tylko chcę podkreślić, co się wydarzyło. No. Wy idziecie. Masz dwóch te bawełny. Tak. One jest najmniej wartościowe. W ogóle nie podnieśliśmy tego w tym momencie. Nie, jest ile? 7, 9. Jest tyle bawełny. Mm-hmm. Czyli bawełna raczej będzie miała na końcu 3 punkty. Mm-hmm. Tak? Mm-hmm. Nie chcę być złośliwy. Dobrze. Moje są bardzo wartościowe, bo ale ja właśnie przez chwilę miałem w to mocno pójść. Oprócz tych czterech bawełny jeszcze. No przecież jesteśmy... Wystrzelił bawełny. Ile procent gry Łukasz jest przed nami jeszcze? 60 jest za nami już. No właśnie, a miałem 40% całej gry poświęcić na trzcinę. Masz fuksa, że skończyliśmy teraz. Bardzo, to mi się podoba, ten motyw z tymi różnymi zmiennymi cenami. No. Ja mam do ciebie pytanie, Łukasz, bo ja jeszcze nie mam takiego overview na całą grę. Tak. Co w tej grze daje najwięcej punktów, na czym najwięcej się warto skupić? No, moim zdaniem to. To, tak? To czyli, jakby, czyli to, tak? No, w sensie jakby wolę, tu myk jest taki, że chcesz łączyć ze te... Produkujesz po to, żeby robić te misje, ale też nie robisz, ani nie możesz produkować przez to, że plansza cię ogranicza, nie możesz na oślep produkować, ani przez to, że te punkty są różne, nie możesz na oślep handlować, prawda? Czyli z jednej strony możesz pójść, juhu, mam dużo owiec, prawda? I wiesz, robisz tak jak, no dobra, nie obrażaj, robisz łatwe misje, tak? Ale które ci pasują, albo daje, które ci pasują, ale co z tego, jak masz dwóch te bawełny za 3 punkty, a ja jednym lekkim ruchem mam 3 razy 5, 15. Mhm. Wiesz, co chodzi? Mhm. Rozumiem, ale czyli bardziej myślisz, daje to punkty niż to na przykład? A, no to też daje dużo punktów. No ale to jest, moim zdaniem, trzeba przy okazji kombinować. Czyli to jest bardziej przy okazji i tak tego. No przy okazji musisz, chcesz się rozsypać czyli po plaży. Czyli jednym słowem, ja chcę mieć jak najwięcej surowców, które są jak najrzadsze. Tak. Mhm. Tu, no i to jest sprytne bardzo. Bo czasami pod koniec nawet nie chcesz zrobić kontraktu. Wiesz, żeby, to nie wszedł, żeby nie wszedł. Tak. Ja najbardziej bym chciała zagrać bez Łukasza. Ze względu na to, że moim zdaniem on oszukuje fizycznie, nie da się tyle robić rzeczy naraz. Ja mam problem z tą grą. Mało robiłem rzeczy. Nie! Właśnie ty robisz, no to nie wiem, ty robisz im najbardziej efektywnie. Ja tu produkuję na lewo, na prawo, męczę się, żeby wydawać, zbierać kasę. Masz Bóg te zboża, które nie ma związku, bo ja z niczym. Ja to odważam od samego początku, jeszcze nic nie zrobiłem. Bo to wiesz, żebyś kupił to i sobie dwie rundy z rzędu robił whisky, która jest pieruńsko droga. Ja. Ja ją kupuję za pieniądze, bo to jest drogie. A ja nie chcę krzyczeć na ciebie, przepraszam. Ja nie krzyczę. Nie. Ja miałam też jakieś plany, ale one mi się pokrzyżowały same ze sobą. Nie, bo ja nie sprzedawałem tego zboża, dlatego że ty mi powiedziałeś, że ci idzie słabo na początku, a że ja zrobiłem dobry ruch. I powiedziałem, a dobra, niech to zboże tutaj. Zamroziłem to zboże.
Czyli zadziałała twoja pioruńska taktyka. A ja obracałam moim dobrem i źle moim zdaniem. Ja cię słucham, Ola, cały czas. Ja też teraz cię słucham. Nie, nie słuchasz mnie nigdy, rozumiesz? Ja chcę się o mój przemach i będziemy ze sobą rozmawiali tam. O, ty będziesz sprawdzał tę kamerę. Tak, a ty wiesz, sprawdzał kamerę. Obracałaś twoim dobrem. Ale źle, no. Moim zdaniem źle, niewystarczająco. Niewystarczająco tym obracałam. Koniec, no. Ale możesz przeanalizować? Nie, bardzo mi się... W sensie, ja bym nie to powiedział, wygrał, że... ja czy Ola pomiędzy nami? Właśnie, bo ciebie... O to chodzi. Bo to, że ty oszukiwałeś, to już zabierzesz to do grobu. Kto tu jest lepszy? No, nie, będę tego, nie będę tego rozsądzał. Wydaje mi się, że graliście w swoje kafle klanów, co jest dobre. Mhm. Ja bardzo mocno skorzystam z moich. Rzeczby. Ja też, ale nie wygrałam. Nie wiem dlaczego. Nie zrobiłam w ogóle misji. Co? Nic. Co? Nic. Co? Nic! Co? Nic, wszystko jest dobrze. A dlaczego powiedzieć o? Nie ma znaczenia. O co chodziło ci z tym o? Dlaczego powiedzieć o? Nic. O co było? Nic. O co było? No to teraz już musisz naprawdę powiedzieć. Powiedz, Łukasz. Po prostu spojrzałem i powiedziałem o! Łukasz, my cię odliczamy randomowo wypowiadania słów. Ja siedzę naprzeciwko ciebie i ty mówisz, ja nie mogę. Ja się pytam, co? Nie, nic. O matko! Ja pikolę. No i po prostu się później nie dowiadujemy, nie? No. To będzie taki program, dokładnie, to jest taki program Roast Łukasza. No, dokładnie, nie? Widzisz, chciałeś siedzieć pomiędzy i ty po prostu tylko dostajesz, wiesz, nie? Nie oceniamy, bardziej mówimy o tym, jakie mamy wrażenia. Tak czy siak z założenia i tak chcemy pokazywać i grać w gry, które nam się podobają. To się, ja, dobra, to bo ja teraz wiem, o co chodzi. To trzeba było od razu powiedzieć, jakie są wrażenia z gry. Czas. Ja mam czas, uwaga. Bo to przecież nie jest na żywo. Ja mam bardzo takie, że bym grał jeszcze bardziej. Ja wiem, że to brzmi jak dowcip, ale Ola się śmieje, ale naprawdę był taki, że wy idźcie do swoich dzieci, a ja bym jeszcze, jakby był wariant w jedną osobę, się tak grać. Jest. To bym sobie pyknął wariant jednoosobowy, do, byście mi tu w poniedziałek rano zostali. Naprawdę bym chciał naprawdę tak jeszcze posiedzieć i pograć. I przerobić, i przemielić. I się, to nie jest taka gra, że zagrasz i widzisz, wow, wszystko, tu ocena, tak. Tu siedzisz i mielisz i sobie tak, myślisz, bo wydaje mi się, tak, bo wydaje mi się, że to jest ze względu na to, każdy mechanizm jakby trochę jest, ogranicza i każdy musi mieć pod kontrolą, czyli plansza trochę cię ogranicza, trochę daje ci ten, to czy się, jakby tutaj sama plansza jakby się zazębia. Jak się pójdziesz obok kogoś, to możesz coś tam, jak pójdziesz tutaj, to możesz coś. Jeżeli pójdziesz w tą stronę, to będziesz miał to, a jeżeli tak, to tak. Musisz mieć wodę i coś i po prostu sama plansza daje ci pole do myślenia, a tu jest jeszcze ta plansza, która ci daje do myślenia, bo tak naprawdę o nią chodzi, ale jest ograniczona przez to i jeszcze masz tutaj to i tutaj to i tutaj to i to. Więc jakby dla mnie to jest kwestia tylko, że to jest jakby, to jest morze i tam, gdzie ja zapłynę, tam myślę, ale tak. Nie jestem w stanie ogarnąć tego morza całościowo przez cały czas. Wydaje Łukasz mi się... umie, ale Łukasz jest inną osobą. Nie do końca, też nie przesadzajmy z tym Łukaszem. Wydaje mi się, że autor sam o tym mówi, że on połączył rzeczy, które mu się podobały, różne z różnych gier i je jakby tak skleił fajnie. No i myślę, że to jest to coś. Tak. No, ja mam jeszcze taką analogię, że ja myślę, że ta gra jest jak parzenie kawy. Że parzysz tą kawę i parzysz, mielisz sobie ziarna, zalewasz wrzątkiem, bijesz śmietankę, wlewasz. I robisz różne rzeczy, nie wiesz, jaki będzie smak, ale później jest efekt, gdzie zbierasz punkty i to jest właśnie takie spijanie śmietanki. Tak, ale nie, obok ciebie siedzi, ale obok ciebie siedzi ktoś inny, Łukasz Woźniak, który robił to samo, a wyszła mu 3 razy lepsza kawa. I później się zastanawiasz... Bo on jest z wykształcenia baristą, a ja po prostu lubię kawę. Uwaga! Twoja analogia jest do śmietnika. A twoja Ola już, a ty Ola musisz przestać cię obrażać, że mam wyniki w klanach. Ja obserwacje mam, a nie obrazy. Czyli robisz kawę i potem spijasz śmietankę, tak? To jest twoja, ty ubijasz śmietankę i ją spijasz śmietankę, tak? Dobra, ogłoszenie na koniec, zanim... Dziękujemy. Przemy będzie opuszczał nasz program. Dziękujemy. To jest ostatni raz, kiedy się widzimy z Przemkiem dzisiaj. Łukasz, zabierz swoją manipulację z gry i zobaczymy, kto zdobierze więcej punktów.
Zabierz swoje oszustwa. Zobaczymy, kto wygra. Okej, okay. Czyli karty zostały rozdane. Program pod tytułem Ola myśli, że ja oszukuję, Przemo myśli, że ja manipuluję, a ja po prostu chcę pokazać wam gry. Ola wyjeżdża i może będzie odcinek od razu drugi bez ciebie. Może. No trudno, no. W sensie, jak, coś trzeba zrobić ze swoim życiem. Ale ogólnie tak regularnie to się spotykamy w trójkę i gramy w gry i się przyzwyczajamy do tego wystroju i do tego rozproszenia tematem i ciśnięcia prowadzącego. Nie wiem, co, że to się zmieni? Mam nadzieję. O, to jest moim zdaniem optymistyczny akcent na koniec, że Łukasz się zmieni. Dokładnie. Do zobaczenia. Pudełko pełne pomysłów. O matko, ale już się jeszcze stresowałem, że ty miałeś. To mega co. Szerujcie klany Kaledonii, tak to wygląda, tak to działa. Na dzisiaj to tyle. Hej! Hej! Hej. W najbliższą niedzielę o 9:00 kolejny odcinek Gry Planszowe u Łukiego w nowej formie. Pogramy, porozmawiamy, pokażemy wam Rising Sun w wersji angielskiej. Mam dodatki kickstarterowe, też troszeczkę o tym wszystkim opowiemy. Także wpadajcie w niedzielę i oglądajcie. A w przyszłym tygodniu pierwsza kawa rozmówki i planszówki, czyli odpowiedź na wasze pytania, wnioski i pomysły. Hej!